ponownie, tu Ewa z kanału Kreacje Dekoracje. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym pomysłem na prezent dla dziewczynki i dla chłopca z okazji narodzin, roczku, chrztu lub baby shower. Te urocze misie super będą prezentować się na każdej imprezie, postawione w jakimś centralnym miejscu, na przykład na słodkim stole. Na pewno zwrócą uwagę każdego uczestnika imprezy. Możemy je wykorzystać oczywiście jako dekoracje w pokoju naszego dziecka. I żeby miały taką większą wartość użytkową, fajnie by było tutaj umieścić jakieś praktyczne rzeczy, pieluszki, kosmetyki pielęgnacyjne, dla starszego dziecka jakieś słodycze. Można zmienić też te prezenty na taki prezent typowy dla osoby dorosłej, umieszczając tu odpowiednio na przykład alkohol z kieliszkami, jakieś kosmetyki, perfumy. Tak naprawdę ogranicza nas tutaj tylko nasza wyobraźnia. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ja to wykonałam, no to zachęcam Cię bardzo do oglądania dalszej części filmu. Co potrzebujemy? Ja mam koszyk kupiony ostatnio w Dealz za 5 zł. Następnie tiul w rolkach. Na pewno sporo tego się przyda. Patyki od balonów. Następna rzecz to lampion. Mój jest o średnicy 30 cm. Możemy go kupić na przykład na Allegro. Przydadzą się tasiemki, koronki, perełki. Wszystko to, co akurat pasuje kolorystycznie, to na pewno wykorzystam. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, ostatnio kupiłam to w Tedim za 5 zł. A tu mamy misia, którego kupiłam na stronie internetowej pluszaki.com. Pierwsze co robię, to muszę odmierzyć długość takich pasków do zrobienia spódniczki tiulowej. Przez otwory przewlekam paski tiulu i po prostu zawiązuję. Jeśli nie pasuje mi długość, no to oczywiście tutaj wyrównuję, skracam nożyczkami. I tutaj widać, że czeka mnie trochę żmudnej pracy. Muszę to wszystko ponawlekać i pozawiązywać, także trochę czasu mi to zajęło. Thank you.
tutaj następny etap. Odmierzam 8 kawałków z każdej koronki. Na tych takich paskach będę właśnie przyklejała koronkę, czyli będę potrzebować po 8 z każdego rodzaju. Pokazuję, jak wykonuję kokardę. Jest ona tak jakby takim głównym elementem, jeśli chodzi o dekorację lampionu. Takich kokardek będę potrzebowała dokładnie 8. Patyki od balonów przymocuję do koszyka za pomocą opasek zaciskowych.
I w końcu pora na misia. Zacznę go dekorować oczywiście tymi podobnymi kokardami, co na lampionie. Dodatkowo umieszczam toper. Możemy tutaj oczywiście wybrać sobie dowolny napis. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała jakiegoś akcentu świetlnego. Włożyłam lampki do lampionu i tak się oto prezentuje przy zgaszonym świetle. A tu już druga wersja, ta dla chłopczyka. Oczywiście nie pokazuję, jak wykonałam tego krok po kroku, bo tak naprawdę odbywa się to w ten sam sposób, co ta wersja różowa dla dziewczynki. No, różnią się one tym, że w niebieskiej wersji jest miś zrobiony przeze mnie. To jest po prostu styropianowy miś, który obklejony został perełkami. A tak się właśnie prezentują obie wersje obok siebie. Jeśli spodobał się Wam dzisiejszy filmik, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Natomiast jeśli chcecie więcej filmów, to zasubskrybujcie mój kanał. Tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Hej!